Do czynienia z tej strony Ariowit i w tym poradniku chciałem pokazać Wam, jak nagrywać rozmowy na telefonie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Tak więc zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza, lecimy. A więc aby to zrobić, wchodzimy sobie w sklep Play, który także macie link od razu do tej aplikacji podany w opisie. Wstawicie sobie nagrywanie rozmowy telefonicznej i wybieracie taki, który jest najlepszy. A najlepszy jest ten. Ok, tutaj. I teraz. Oczywiście będzie to zależeć także od Waszego telefonu. Bo jeden pisze tak, drugi tak. Ale u mnie działa. Klikamy sobie zainstaluj. A jeżeli nie będzie u Was działało, to zapraszam Was na filmik w opisie, którym dam Wam metodę, która będzie działała na 100%. I tutaj na 100%, tylko będziecie musieli sami to odpalać. To nie jest automatycznie, ale odpalane przez Was i macie nagrywane programy. Ok, tak więc nagrywanie rozmów tutaj się instaluje i pokażę Wam, jak to wygląda. Ok, i teraz wchodzimy sobie w tą aplikację. Klikamy akceptuję. No i opcja nagrywania rozmów wymaga uprawnień do wykrywania rozmów. Ok, udzielamy uprawnień. Tak, tak, tak. Tak. Klikamy następna. Ustawienia optymalizacji baterii mogą uniemożliwić aplikacji nagrywania połączeń. Zalecone jest wyłączenie optymalizacji baterii do aplikacji. Ok, wyłączamy. Następna. Wybierz swój ulubiony motyw. Ok, niech będzie czarny. No i teraz, tutaj macie skrzynkę odbiorczą, tutaj macie zapisywane rozmowy, tutaj macie głos, możecie edytować i jeszcze możecie wejść w ustawienia tutaj i przejrzeć sobie, gdzie ma być zapisywana pamięć, powiadomienia, musicie zobaczyć te opcje i tak dalej. Ale ta aplikacja pozwala Wam nagrywać bez problemu, a tak jak mówiłem, jeżeli chcecie aplikację, która będzie działała na 100%, to linka macie w opisie do niej. No, to dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępnijcie innym i trzymajcie się, powodzenia. Pa, pa.